Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus. A tu mamy kolejnego vloga. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym mamy piątek, 19 maja 2023. Wybieram się do Modlina, żeby tam trochę materiału przygotować, pokręcić się, ale to będzie najprawdopodobniej, to nagranie będzie robione w dwa dni. Pierwszy dzień dzisiaj, kolejne nagranie w dniu jutrzejszym, no zobaczymy co będzie się działo. W każdym razie zamierzam odwiedzić twierdzę, tą cytadelę, zamierzam odwiedzić muzeum, pokazać Wam tam troszeczkę. No i w dniu jutrzejszym dojdzie jeszcze Czarnula, także Czarnulka też się przejedzie. No i zobaczymy, czy się Państwu spodoba. Ja w obecnej chwili czekam na Ubera, a Państwo możecie zostawić łapki w górę, możecie zostawić suby, jeżeli jeszcze nie subujecie tego kanału. No i widzimy się na miejscu. No i dojechaliśmy, proszę Państwa, jesteśmy w Modlinie, więc bardzo, bardzo fajnie. Jest tutaj budynek dworcowy, nie ma praktycznie na stacji Warszawa-Toruńska żadnej kasy, więc tutaj było to problematyczne. No ale tu w Modlinie oczywiście jest i teraz uwaga, jeżeli ktoś by chciał, powiedzmy pociągiem, myśląc, że pociąg jeździ na modlińskie lotnisko, to nic bardziej mylnego. Trzeba tu przyjechać i przesiąść się w autobus, niestety. Ja tak się ostatnio dałem nabrać, będąc tutaj rowerem, no wiedząc, że słysząc komunikaty, że SKM-ka jeździ z warszawskiego lotniska imienia Fryderyka Chopina na modlińskie lotnisko, no i zinterpretowałem to, że rzeczywiście na lotnisko. Niestety nie. No cóż, dostałem nauczkę, nauczyłem się czegoś. No to co, no powędrujemy sobie trochę po Modlinie. Kilka miejsc Państwu pokażę. No i przejdziemy później do Cytadeli. Albo jeszcze dzisiaj, no albo już jutro. Zobaczymy, jak tam z otwarciem będzie wyglądała sytuacja. I bardzo pięknie, bo się kuźwa spóźniłem na pociąg. Super. A stoję tu już kuźwa jakieś 10 minut. I to cholera jest naprawdę ewenement na skalę światową. Jak można stać kuźwa przy stacji i się spóźnić na pociąg? Ja no nie będę do niego biegł, bo to nie ma sensu. Natomiast proszę Państwa, dzień wtóry, czyli mamy sobotę, 20 maja 2023. No i rzecz jest tego typu, że w dniu wczorajszym nie było sensu kręcić, bo po pierwsze światło już do dupy było, a po drugie kwestia tego, że tam już nie podchodziłem do pewnych miejsc ze względu na ich zamknięcie i jadę w dniu dzisiejszym jeszcze raz, ale kwestia jest taka, że Czarnula została w domu. Niestety będąc tutaj, goodbye my love, kuźwa, następny nie wiadomo za ile, pewnie za pół godziny. Natomiast rzecz jest tego typu, drodzy Państwo, że tutaj windy nie działają. Przepraszam, ja założyłem okulary, bo mnie oczy bolą, ja nie mogę na takim słońcu bez okularów przebywać. I zarówno tutaj windy nie działają na stacji Warszawa-Toruńska, jak i nie działają w Modlinie. Poza tym, nawet gdyby działały, to tutaj na windach jest, że nie można z rowerami. Co jest dla mnie, kuźwa, totalną paranoją. No ale nie można. No nie można, to nie można, tak? No nie będziemy tam się dywagować, nie będziemy na ten temat. Ale ciekawostkę chcę Państwu opowiedzieć, co mnie wczoraj w drodze powrotnej spotkało, bo też wracałem kolejami mazowieckimi. No i usiadłem sobie, czekając na konduktora, żeby kupić bilet. Konduktor przyszedł. A jakże? I co? I patrzy się na mnie, a ja do niego mówię, poproszę bilet normalny. A ten powiedział, że on mnie złapał i mandat. Mój kurwa. Dobre, dobre. No i 159 zł i 1 grosz mandatu musiałem wczoraj zapłacić.
ale dzisiaj już jestem sprytniejszy, ponieważ tutaj, drodzy Państwo, jak popatrzycie, to kas nigdzie nie uświadczycie. Ani przysłowiowej budki, gdzie pani sprzedaje bilety, ani też automatów. No i już sobie zainstalowałem aplikację Kolei Mazowieckich, no i będziemy w ten sposób sobie radzić. Faktem jest taki, że nie jestem w prawie, ponieważ to była moja wina, więc trzeba to było przyjąć na klatę, ale z drugiej strony no człowiek mógł być trochę bardziej ludzki, bo to ja pierwszy zagadałem do niego o bilet, a nie on poprosił o ten bilet. Więc no dobrze, to taki młody cwaniaczek ma, ugrał, niech się chwali kolegom, że na koniec jeszcze mu się Gapowicz trafił. Tak czy siak, nie będę tego rozpamiętywał. Państwu chciałem tę sytuację opowiedzieć. No i co? Wracamy do Modlina. Jest dzisiaj zdecydowanie wcześniej, bo przepraszam za tą japę w ekranie, ale mamy godzinę 12:27. Musiałem sprawdzić tę godzinę. Więc jedziemy zdecydowanie wcześniej. Ma być dzisiaj rzekomo zlot maluchów. Tam w Modlinie i w Nowym Dworze Mazowieckim może uda się również to ująć, ale ja nie nastawiam się tam na filmowanie zlotu, tylko na filmowanie, słuchajcie, no przede wszystkim Cytadela, Muzeum i różne inne takie smaczki, które chciałbym Państwu pokazać, a zapewne będą osoby zainteresowane tego typu miejscami, więc będziecie mogli sobie zobaczyć. Czekam na pociąg, no i wchodzę w aplikację, żeby bilet kupić. Dojechałem Elfikiem do Modlina. Elfik odjeżdża, żegna się z nami, EN76. Natomiast my tutaj zostajemy. No i co? No i trzeba będzie działać. Znowu kolejny dzień, proszę Państwa, ale tym razem dużo wcześniej jesteśmy i więcej, słuchajcie, myślę, pofilmować, także nie jest źle. Wszystko na legalu i teraz jak na złość kuźwa, jak ja wykupiłem sobie bilet w aplikacji, to nikt go kurwa nie sprawdził. Mędy. No i dobra, słuchajcie, wyszedłem tam na kładkę, nie? I tą kładką przechodziłem, no to już widzieliście z dnia wczorajszego to ujęcie prawdopodobnie. Widziwa. To tylko ja. Także tak to wygląda. W lepszym trochę świetle. No i co? Ciśniemy, słuchajcie. No idziemy, ciśniemy. No przede wszystkim postaram się dotrzeć do muzeum. Nie wiem, czy te maluchy jeszcze uda mi się trzasnąć. Chyba już po trasie, bo tam jest po 12:30, czekaj, nie, co ja pierdzielę dzisiaj? 13:34 jest dokładnie. I nie wiem, czy uda mi się te maluchy jeszcze trzepnąć kamerą, ale może na przejeździe, bo miało być trochę inaczej. Troszeczkę byłem, znaczy inaczej, źle zinterpretowałem informację i cholera, myślałem, że 13:30 to iść tam zbiorą. A się okazało, że 13:30 to chyba będą ruszać, ale zobaczymy, jak to będzie. No tak czy inaczej, pogoda jest piękna, słońce grzeje tak, że ja już się spociłem. Standard u mnie. No i trochę mam do przejścia. Bez czarnuli, trochę jak bez ręki, ale poradzimy sobie. We'll be right back.
Weszliśmy, proszę Państwa, do lasu, bo ja tutaj takim, można powiedzieć, skrótem idę. Bardzo fajna droga. I zmierzam najpierw do Cytadeli, bo doszedłem do wniosku, że po co się tam piąć w górę, bo te maluchy, no i inne oczywiście pojazdy, super, kapitalne sprawy, tam Fiaty 126P, no jako główny taki obiekt, bo to taki główny samochód, dlatego że to zlot właśnie maluchów. Natomiast dodatkowo jeszcze Fiaty 125P, Polonezy, Żuk był, stary Citroen z komedii z Louis Define. Dodatkowo Wołga, ale nie czarna, szara była. To mnie mijało, Trabanty. Także no było troszeczkę tych pojazdów. Cała kawalkada jechała, także udało mi się trochę sfotografować. Ludzie zarąbiści, trąbili, machali mi, bo widzieli tam, że zdjęcia robię, filmowałem, to machali. To potem to ja musiałem naprzemiennie chować jedną kamerę, żeby tam pofotografować i machać jeszcze, bo już ręki nie miałem czym machać. Nie? Taki kurde bidulek. Natomiast oni już przejechali, także ja doszedłem do wniosku, że pójdę sobie tutaj tą leśną drogą do Cytadeli i najpierw tutaj Państwu pokażę, natomiast później przeniesiemy się może do parku, a następnie z parku do muzeum. No oczywiście gdzieś trzeba jeszcze znaleźć miejscóweczkę, taką fajną, ustronną, malowniczą, żeby zjeść śniadanie. No. Przed drugą jest, przed 14. Śniadanie, Paweł Lusek będzie jadł, także bardzo mądrze. Ja wiem, śniadanie to jest podstawowy posiłek dnia, tak, wiem, no ale co ja poradzę? Idziemy dalej. Dochodzimy, proszę Państwa, tutaj do takiego szlabanu, no tu, żeby za bardzo samochodami pewnie nie jeździć, chyba że tam strażnicy czy coś. No a my co? A my już widzimy tutaj mury. No i bardzo dobrze. Teraz postaram się to pokazać. Stamtąd zaczynają. Tak, znaczy tam jest narożnik, tak? No i ciśniemy. Proszę uprzejmie. A my będziemy podążali w tamtą stronę. Poszlajać się trzeba troszeczkę tutaj na tyłach. To powiem Wam szczerze, że jakoś no nie ma ludzi, tak? Nie ma ludzi, bo oni zazwyczaj od frontu tam przyłażą. Myślą, że to już koniec i tyle, a my sobie poeksplorujemy. O tu idą jakieś dzieci, albo to nie wiem, taka niska mama z synem. Cholera wie, bo ja ślepy jestem, to z daleka to nie widzę. Natomiast nie ma takiego tłumu tutaj. Ja wiecie doskonale, że ja wolę takie właśnie miejsca, gdzie jest spokój, gdzie jest cisza. Nie ma takiego dużego natężenia ludzi. Już takie molochy to mnie znudziły, typu właśnie Władysławowo, powiedzmy, gdzie tam ulica Sportowa to jest zawsze zawalona i ciężko jest chodzić i tak dalej. No ale zobaczcie tam, jak pięknie. Kurde, tu na każdym kroku gdzieś coś jest. My już, proszę Państwa, dotarliśmy tutaj do zabudowań. No i generalnie będziemy się poruszać, no jak na razie to tak troszeczkę od tyłu, że tak powiem. I Państwu postaram się pokazać jak najwięcej mogę. Sam Modlin, słuchajcie, leży u zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry. No, dzięki takiemu umiejscowieniu no to generalnie to wspaniałe walory obronne. Natomiast jeżeli chodzi o znaczenie tego miejsca, no to trzeba przyznać, że tutaj również król szwedzki Karol Gustaw był pod wrażeniem jakby lokalizacji, umiejscowienia tego wszystkiego, co tutaj jest. Założył nawet obóz warowny.
o narysie gwiazdy czteroramiennej i Bóg Skansen. I to przetrwało aż do 1660 roku. Natomiast w 1806 Napoleon, dążąc do rozciągnięcia swych wpływów na wschodzie Europy, stworzy Królestwo Warszawskie, rozpoczyna budowę na terytorium księstwa szeregu twierdz. Wstępną decyzję o budowie twierdzy w Modlinie podejmuje Napoleon w grudniu 1806 roku w czasie pobytu w Poznaniu. A my tutaj mamy, proszę bardzo, tak to wygląda. Możecie Państwo zauważyć zapewne, że jeżeli chodzi o okna, no to już dosyć zniszczone, powybijane tam szyby są. Ja bym je wybił do końca na miejscu tutaj ludzi, którzy się tym opiekują, bo no, choćby tam, nie wiem czy to tam będzie widać, oczywiście z zoomem tutaj to zoom nie ma racji bytu, jeżeli chodzi o malucha. Natomiast no, stwarza to niebezpieczeństwo dosyć potężne. Tu jakieś są, słuchajcie, taśmy rozciągnięte i tak dalej. Tego w dniu wczorajszym nie było, ale dowiedziałem się, że tu jakiś bieg ma być i może to z tego względu właśnie te taśmy tutaj są. No, my i tak idziemy dalej, więc no nie będziemy tutaj pozostawać tak naprawdę. Wędruję dalej, drodzy Państwo. Także tutaj to wszystko trzeba obejść dookoła. Widzę, że co jakiś czas te taśmy zostały tutaj rozlokowane. No i dobrze. No. Chyba nas nie dotyczą, więc tak za bardzo się tym nie będę przejmował, bo jak ja bym się kuźwa przejmował wszystkimi zakazami i tak dalej, to bym nic nie nagrał. No a z drugiej strony, jak to mówią, jest ryzyko, jest zabawa, tak, jest Grand Chips, jest impreza. Nie? To oczywiście nie reklamując, bo nic z tego nie mam. Także nie kupujcie. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy tutaj. No niestety, słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestie informacyjne, to biednie, strasznie biednie. Nie wiem dlaczego. Nie, za bardzo nie zadbała obsługa tutaj tego miejsca o to, żeby dla turystów jakieś tablice postawić. No skąd turysta może wiedzieć, co to jest? Zamknięte na kłódkę. Nie wiem, czy to loch, czy nie loch. No nic, no. Zajrzymy kamerą do środka. Chociaż to nie jest zamknięte. To nie jest zamknięte, ale nic tam więcej, kuźwa, nie zobaczymy. Także takie rzeczy. Niemniej jednak, bardzo ciekawe. I brakuje mi tutaj jedynie tych właśnie informacji, no żeby było. No. Są ludzie, którzy po prostu przechodzą, popatrzą i tyle, i idą dalej. A są ludzie, którzy interesują się takimi rzeczami i chcieliby przeczytać jakieś informacje, co to było, jaką rolę pełniło w czasach swojej świetności i tak dalej, i tak dalej. Także no tu, jeżeli ktoś z modlińskich władz będzie oglądał ten materiał, no to może warto byłoby tutaj jeszcze troszeczkę zainwestować właśnie w takie tablice informacyjne i przede wszystkim w ławki i śmietniki, bo tego też brakuje. No i już, proszę Państwa, musiałem wyciągnąć gimbala wraz z całym setupem, no tak żeby troszeczkę więcej było widać. Wlazłem sobie na pagórek, bo tak jak powiedziałem, pabellusek to się wszędzie wciśnie, w każdą dziurę i tak to jest. Natomiast no powiem szczerze, że fajne rzeczy tutaj są, ze względu na fakt, że no tam za mną widać cytadelę. Tutaj za chwilę sobie połazimy, bo generalnie, jeżeli pozwólcie, obrócę kamerę. O, to tutaj mamy taki oto przepiękny obiekt. Niby jest tabliczka, że teren prywatny, ale połazimy tam sobie w środku. O. A w tę stronę niestety zmierza cały tabun ludzi, co mnie już troszeczkę przeraziło. W związku z tym my sobie szybko tam wejdziemy w te dziury
te otworki. No i ciśniemy dalej, słuchajcie, no bo nie ma co, nie? Nie ma czasu za bardzo nawet. Dobra, wędrujemy, słuchajcie, bo to chyba wycieczka jest z przewodnikiem, tutaj może być trochę echa. Natomiast co poczniem? Także tak to wygląda. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie, klimatycznie tutaj jest przede wszystkim. No oczywiście, gdyby nie te napisy różnorakie, no ale to wiadomo, co po niektórzy nie mogą się powstrzymać. O kurde, tam można zejść, słuchajcie. Znaczy, można zejść, no nie wiem, czy można, tak? No ale... Taki trochę urban exploration się teraz zrobił. A, tam można sobie... To można sobie wyjść. No dobra, zobaczmy. Tylko powoli. O kurde, te schody to takie, powiem szczerze, że trzeba uważać, nie? O kuźwa, aż się sprzęt przekręcił. No, schody są dosyć wysokie, więc żeby tutaj nie było takich strasznych machnięć, ja pozwolę sobie trochę delikatniej tutaj stąpać. No ale pewnie i tak będzie. Będzie takie łup, nie? No dobrze, że to gimbal tutaj jest, więc trochę to zniweluje, ale dokąd my wyjdziemy? Gdzie my wyjdziemy? Zobaczmy. O kurczę. A, wyszliśmy na taką, słuchajcie, polanę, gdzie są rekonstrukcje. A widzicie, tam na górze ludzie obserwują, a tutaj się walą, nie? No i super, fajnie. No dobrze, no miałem pójść, słuchajcie, jeszcze na front Cytadeli, bo generalnie rzecz ujmując, to jeszcze w tamtą stronę pójdziemy. O tam, sorry za paluchę, ale muszę wam jakoś pokazać. Natomiast teraz udamy się w tamtą stronę i zobaczymy, co tam się ciekawego znajduje. Przedziera się przez chaszcze dzielny wojownik. Pierdoli głupoty, koźwa. No, ale... Czekajcie, muszę zdjąć okulary. O, i tak to zrobić. No, i tam wyszliśmy. Tą dziurą. I okej. Spoko. Idziemy dalej. Ale trzeba przyznać, że klimat jest. Naprawdę, klimat jest. Kuźwa, tak mi się tu podoba. Że taka impreza zostaje do środy, także... Nie, bo mam spotkanie, słuchajcie. No dobra, słuchajcie, wylegliśmy tam z tej polany. No, tutaj jakieś dziecko chodzi i drze papę. Natomiast tu jest takie, można powiedzieć, główne wejście, wjazd właściwie. No i mamy też opisy, można się zapoznać, proszę uprzejmie. Natomiast tędy można wjechać i generalnie docieramy tam. No i teraz tutaj od frontu sobie podejdziemy, tam zobaczymy, tam będziemy patrzeć, oglądać, gadać i te sprawy. No i dobra, słuchajcie, ogarnięte. Wejdziemy sobie tam na tę górkę, na ten kopiec, a tam to chyba prochownie się znajduje, jeżeli dobrze pamiętam z dnia wczorajszego. Ale to dobra, to zanim sobie pójdziemy na górę, to proponuję, żeby podejść może od frontu i tam pokazać. Generalnie, jak widać, no, samochodów na parkingu trochę jest, w tym bus. Więc prawdopodobnie ta wycieczka, która... Ci ludzie, którzy
szli, pokazywałem ich, to prawdopodobnie tym busem tutaj podjechali, bo trochę ich dużo było. No ale generalnie rzecz ujmując, to dlaczego mieliby nie zobaczyć, nie? No dobra, idziemy teraz. Słuchajcie, ogarnę się tutaj część frontową. Ludzie się patrzą jak na debila. No w sumie to się wcale nie dziwię. Sam się czasami tak czuję. O, tutaj mamy jakiś malutki mini czołg taki. Malutki mini czołg. Masło maślane, ale dobrze, no umówmy się, że... że to też tak może być. No dobra, już tutaj turystycznie to jest bardziej ogarnięte, zaadaptowane. I zresztą widać różnicę w ilości osób. Kto mi napisze w komentarzach, cóż to jest takiego? No tak, rzeczywiście to prochownia była. O kurde, jaka kolejka do schodów. Wiecie co, to nie będziemy tam chodzić. Nie ma co, naprawdę. To jest ten sam widok, który zobaczycie tutaj. Tylko, że z góry. I szczerze powiedziawszy, ja już tam byłem, jak byłem tutaj na Czarnuli. I dupy nie urywa, może uda się tam zdjęcie wkleić Państwu jako przebitkę. To będziecie widzieli. Natomiast my kierujemy się teraz w tamtą stronę. I tam Państwu pokażę. Oczywiście tutaj wstęp jest płatny. Pokażę, gdzie jest ten wstęp. Gdzie można wejść. I zobaczymy ceny. Z tego co pamiętam, bilet normalny 25 zł, ale to się upewnimy. Nie chcę głupot tam wygadywać. No i niech tam będzie, tam dzisiaj kuźwa ogarniemy temat, o ile będzie można filmować. Bo jeżeli powiedzą, że nie wolno filmować na terenie obiektu, no to ja tam nie wchodzę, bo ja tam wejdę dla Was w konkretnym celu, a nie po to, żeby sobie tam ogarniać temat. Bo ja już tam byłem wiele razy. Kuźwa, nie wierzę, słuchajcie, ławki i śmietnik. No, dwie ławki, no, można to traktować chyba jako tandem, takie połączone. Także dwie ławki i śmietnik, słuchajcie, w końcu się pokazał tutaj. No oczywiście ludzi sporo, jest harmider, coś czego ja właśnie kuźwa nie trawię, no nie znoszę. Jakieś takie, właśnie chcąc spokojnie gdzieś coś zobaczyć, w ciszy, no to dzisiaj się tutaj nie da. Proszę Państwa, za mną znajduje się brama księcia Poniatowskiego. Ciekawostką dla Państwa może być to, że możecie tę bramę znać oczywiście z filmu Cecha Dezerterzy. Tutaj mamy, słuchajcie, tablicę, gdzie... Obrócę kamerę, poczekajcie. Gdzie możemy sobie przeczytać ciekawe informacje. Mam wysuniętego gimbala, więc pozwolę sobie pokazać. Ale i przeczytam. Pochodzi z 1836 roku. Była jedną z dwóch bram o charakterze obronnym, które zostały wybudowane w celu umożliwienia wydostania się z twierdzy kilkunastotysięcznej załodze. Jej pierwotna nazwa to Michajłowskie Worota. Elewacja wewnętrznej części bramy miała klasycystyczny wystrój architektoniczny z centralnie zlokalizowanym wjazdem. Po bokach umieszczono wsunięte pomieszczenia warowni, kordegardy. Stropy przed wejściami do nich spoczywają na kolumnach toskańskich. Nad ozdobnym łukiem bramy umieszczono dwugłowego carskiego orła, a na ścianie frontowej bramy jako symbole korpusu saperów dwa toporki. Po odzyskaniu niepodległości brama zmieniła patrona i od tej pory nosi imię księcia Józefa Poniatowskiego. Ciekawostką jest fakt, że w przeszłości do bramy przez fosę wiódł most na drewnianych filarach. Brama stanowiła fragment scenografii w kultowej komedii Janusza Majewskiego Cecha Dezerterzy. I o tym Państwu mówiłem. Natomiast my w obecnej chwili podążamy w tamtą stronę. I tam oczywiście tą drogą, trzymając się cały czas tej drogi, można dojść do bramy, gdzie tak na dobrą sprawę, no już wstęp dalej jest płatny. Ale tak jak Państwu powiedziałem, zobaczymy co i jak, no i podejmiemy decyzję, czy tam wchodzimy, czy też nie. Widzimy, drodzy Państwo, tutaj można skorzystać z toalet typu toj-toj. Natomiast tą bramą wchodzimy.
No i dobra, i tutaj jak widać jest znak, gdzie jest kasa. Kasa w tamtą stronę. No i zaraz zapytamy. Dzień dobry. Proszę Państwa, w jakiej cenie jest wstęp tam do obiektu? Do jakiego obiektu? No tam dalej. Dzisiaj jest za darmo? Znaczy ogólnie jest tam. Ten kawałek dziedzińca, ten z samochodami jest za darmo. Aha! Tak. Tyle, że dalsza część koszar, koszarowie są dostępne do zwiedzania tylko ze przewodnikiem. Tylko z przewodnikiem. I jaki to byłby koszt? Koszt takiej wycieczki z przewodnikiem wynosił 35 zł. 35 zł? Tak, są co weekend o 12. Co weekend o 12. No dobra, warto pamiętać. No dobrze, dziękuję serdecznie. Miłego dnia Państwu życzę. Dziękuję bardzo. A, czyli widzicie, słuchajcie, czyli to jest zwiedzanie z przewodnikiem i to koszt 35 zł. No ale dobra, wchodzimy sobie dalej. No tak, ludzi od groma, natomiast proszę bardzo, mamy tutaj, słuchajcie, pierwszy z brzegu obiekt. Przeczytajmy sobie oczywiście, jeżeli Państwo macie ochotę, to bardzo proszę o zapauzowanie filmu, jak chwilowo tutaj przytrzymam tak sztywno, żeby ta pauza no, rzeczywiście była ostra. Natomiast widzimy radziecki czołg z 1973 roku, T-55. Tutaj specyfikacja również, bardzo proszę. No i jeszcze większe zbliżenie na opis. Nawet kod QR macie, możecie sobie zeskanować. Chociaż nie wiem, czy to tak można. No dobra, słuchajcie. Generalnie poszlajamy się tutaj trochę. Natomiast ja będę chciał również porobić zdjęcia. Czyżby tam grochówę sprzedawali? O, to bym zjadł, kurczę. Tylko gotówki nie mam ze sobą, więc jeżeli nie ma płatności kartą, to może być problem. Natomiast, co my tutaj wiemy? Słuchajcie, Star 600. Również ta sama historia, proszę sobie zapauzowywać. Jeżeli tam kogoś interesuje, ja będę przez jakiś czas trzymał nieruchomo prawie, żeby to było ostre. 1983 rok. No tutaj akurat ta wersja, jak widać, przybliżę może specyfikacje. Mamy zdjęcie i opis, że to było robione, służyło jako sala szpitalna, ale tam jakiś pan drze jabłkę. No i oczywiście zbliżenie na opis i kod QR. Elegancko, naprawdę. Oj, będzie się fociło. Natomiast z drugiej strony, proszę Państwa, no mamy jeszcze tego typu informacje. Ciekawy jestem, czy ja coś tak odnoszę wrażenie, że chyba od dupy strony pokazałem, że najpierw powinienem tę planszę, a dopiero później tę następną. No ale dobra, niech i tak będzie. No i mamy specyfikację oraz opis i kod QR. A w języku angielskim może też w ten sposób zrobię, być może, bo mam tutaj widzów z Filipin między innymi, Filipińczyków, gdzie oni posługują się językiem angielskim, a to niech sobie przeczytają o naszych, że tak powiem, polandyjskich, może nie polandyjskich, ale pojazdach, które w Polandii jeździły niegdyś. O, proszę bardzo, słuchajcie, tutaj nawet w środku można zobaczyć, jak to wyglądało, ta sala szpitalna, ale jaja, kurde, no super, nie? Tu nawet lampa była. Czekajcie, może ja na wysięgniku troszeczkę spróbuję Państwu przybliżyć ten obraz, o ile się da.
No, robi wrażenie, naprawdę, robi wrażenie, trzeba przyznać. Dobrze, że ja mikroport mam, to mogę sobie gadać do Państwa. I tutaj lampa też. Co cholera operacje można tutaj było wykonywać? Niesamowite. No dobra, ciśniemy dalej. Tutaj budka strażnicza. Tak, swoją drogą to fajna konstrukcja, bo generalnie no co, wartę pełnić trzeba było, nie? Ale żeby ona tak chroniła od deszczu, to powiem szczerze, wątpię. Mamy łaziki, słuchajcie, dwa łazy. Łaz 469B. I oczywiście są też tabliczki, więc można sobie przeczytać, proszę uprzejmie. No i oczywiście dane techniczne, jeżeli kogoś to interesuje, również pojazd radziecki z 1981 roku. No i tutaj opis w dwóch językach. Natomiast przejdziemy sobie do drugiej tablicy. Czekajcie, ale to jest chyba taka sama, wiecie? Te same informacje. Tak, dokładnie. No dobra, proszę Państwa, lecimy dalej, bo to już czas nagli. Ja tutaj spędziłem chyba ze 2 godziny, bo kamera padła i mikroporty też, więc trzeba było podładować. Na całe szczęście źródło zasilania w plecaku. A tu mamy Urala 375D. Proszę uprzejmie, już tutaj pokazuję. Tak to wygląda. Tu mamy dane techniczne. A tutaj mamy opis. No i generalnie sam pojazd prezentuje się naprawdę kapitalnie. I tam też mamy troszeczkę dalej odpowiedniki. Więc możemy sobie przejść. A proszę bardzo, tam mamy Scotta, polski transporter opancerzony, pływający. Więc też tam sobie przejdziemy, no trochę za tą sceną. Kuźwa, ktoś coś, chyba jakiś wózek ciągnie albo coś, bo walą okropnie. No natomiast my możemy sobie tutaj obejrzeć tego, co jest kuźwa, paleciaka ciągną, dacie wiarę? Dobra, mamy tutaj Scotta. Zaraz przejdziemy do tablicy, do danych. I proszę uprzejmie. Tutaj mamy jego dane techniczne, specyfikacje. 1968 rok, Polska. No i zbliżenie na opis. No, natomiast dalej, jeżeli chodzi o prezentację tutaj tych pojazdów. Mamy stara 660. Troszeczkę inna buda. Taki wielozadaniowy samochód ciężarowy. No ale my już praktycznie... Czekajcie. Czy tu się coś... Nie, no to jest opis po prostu samego wozu, więc to już jakby pokazywałem. Natomiast to jest dosyć ciekawe, bo to jest, słuchajcie, piec piekarski. O, to najpierw może tablicę pokażę z opisem. Za chwilę przejdziemy, ale czekajcie. Piec piekarski, no ale to zdjęcie to takie troszeczkę. Co tu jest w ogóle napisane? 1983 rok. Okej, okay, no dobra, tutaj w opisie mamy też zestaw sprzętu do wypieku chleba w warunkach polowych. Składał się z ciastowni zbudowanej na podwoziu samochodowym Star 660, a widzicie, pieca piekarskiego osadzonego na przyczepie samochodowej. Piec zasilano prądem, a ogrzewano olejem napędowym. Naraz mieściły się w nim, o kurde, 54 podwójne foremki. No, także takie oto tu foremki
Widać, proszę bardzo. Tak to, proszę Państwa, wygląda. No całkiem, całkiem ciekawe, naprawdę. Do ogródka może, co? Bardzo fajne. Podoba mi się. Ciekawe są takie rozwiązania, słuchajcie. Ale tam to się zacząłem, o tam, pamiętacie, jak byliśmy przy tym, powiedzmy, ambulansie, że tak powiem, tak? To później tak sobie pomyślałem, tak się chichrałem sam z siebie, bo powiedziałem, może grochówkę tu sprzedają. No kuźwa, no nie. Nie sprzedają. Tutaj mamy za to, słuchajcie, salę ambulatoryjną. Nawet fajnie, fajnie tam napisane jest Ułański Szpital Polowy, nie? Także, no, ciekawe. No i tu generalnie to też jest to na bazie Stara 660, z tym, że jak widzimy, trochę inaczej sformułowane. No i to już jest, moi drodzy, ostatni jakby pojazd, który tutaj został wystawiony. Cała reszta, no to już w kwocie 35 zł z przewodnikiem można jedynie wejść, ale to niestety już za późno było. Także my, moi drodzy, zwijamy się stąd. Bardzo fajnie tutaj jest. Bardzo fajna pogoda się zrobiła, bo nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Coś delikatnie pokropiło, ale to takie, wiecie, pitu-pitu. Nic się wielkiego nie stało. Nie lunęło. No i mam nadzieję, że nie lunie, tak żebym mógł ten materiał dokończyć. No i Państwu później pokażę. No oczywiście zamiar publikacji jest, no dla mnie to na jutro, na niedzielę 21 maja. Mam nadzieję, że tym razem dat nie porąbałem, ale dni tygodnia się zgadzają. Lecimy dalej. A się kuźwa wgramoliłem. No powiem Wam, sorki. No powiem Wam, znacie mnie, wiecie, że no nie byłbym sobą, gdybym gdzieś nie wlazł. No to wlazłem. A to wszystko po to, żeby Wam pokazać, jak to tutaj z góry wygląda. Może na prochownię nie wszedłem, ale tu tak, tylko że cholera, rzecz jest tego typu, że wolałbym się nie zwalić. Ale zobaczcie, co tu się znajduje, jaki tu piękny widok jest. I słuchajcie, namioty porozbijane. Ciekawe, co? No, widoczek jest kapitalny. Natomiast my idziemy dalej. To jeszcze sporo rzeczy do pokazania, tak na dobrą sprawę, a czasu coraz mniej. No i żeby tego było mało, to jeszcze dodatkowo obawiam się, że znowu mogą mi zamknąć, cholera, muzeum. No ale dobrze. Znaczy nie dobrze, że mi zamknął, ale przynajmniej tutaj pokazałem. Proszę uprzejmie, zobaczcie, jak to wygląda z góry. Kuźwa, prawie jak dron. Light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down. Close my eyes, take me for a ride. No dobrze, proszę Państwa, przyszedłem również tutaj pod muzeum, natomiast generalnie rzecz ujmując, no to mogę Państwu tylko w ten sposób pokazać, bo najwyraźniej znowu mi zamknęli. Tutaj też są wystawione maszyny, są samoloty, widzimy tam śmigłowiec Mi, między innymi oczywiście działa też. Tam mamy również z daleka, mogę pokazać, pływający pojazd.
Ale szkoda, bo tu też tablice są, widzę, i no i żałuję, że raczej tam nie wejdziemy. Chociaż nie, brama zamknięta. O, tam proszę Państwa, w oddali widać miga. Więc to też takie nawet całkiem interesujące miejsce. Niemniej jednak, mimo soboty i mimo tego, że turystów trochę jest, przyjezdnych, takich tutaj zwiedzających, no to zostało to zamknięte. Natomiast sam budynek muzeum znajduje się po naszej lewej stronie. No i zaraz zobaczymy, jak to jest tutaj z otwarciem, nie? O, tak, brama, zobaczcie. Tu łańcuch, chuda. Nie dostaniemy się niestety. Natomiast Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Proszę zobaczyć, od wtorku do piątku, 10-17, sobota, niedziela do 18, a jest, proszę Państwa, jest dokładnie 7 minut po 18, także kuźwa się tak niewiele spóźniłem, ale no cóż począć. No i co? No i tutaj możemy, słuchajcie, najwyraźniej skończyć dzisiejszego vloga. Wycieczka bardzo fajna, ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam do Modlina. A tymczasem, no ja jeszcze się troszeczkę poszwędam, może coś ciekawego znajdę, jakieś zdjęcia porobię. Natomiast Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie kolejnego materiału vlogowego na kanale Gra na Kompa. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.